Zanim przejdziemy do jakiejkolwiek pracy w programie, czy to 3D, czy w silniku do gier, zajmijmy się odrobiną teorii. Na wstępie, czym jest modularność w grafice 3D? Cóż, chyba najprościej będzie porównać to do klocków Lego. Otóż zamiast eksportować do silnika unikalne obiekty, unikalne asety, możemy level designerom przygotować takie klocki, czyli modularne części o pewnych cechach powtarzalnych, z których on składa cały świat gry. Dzięki temu możemy uniknąć eksportowania setek, jak nie tysięcy unikatowych modeli, tylko z tych samych części możemy poskładać różne rzeczy, które nie będą już tak powtarzalne. Dlaczego budujemy w ten sposób modele do gier w silniku? Przede wszystkim optymalizacja. Każdy z takich modeli, który byłby importowany do silnika unikatowo, posiada geometrię, posiada tekstury, które zjadają pamięć karty graficznej i po prostu zasoby komputera potrzebne przy przeliczaniu, przy renderowaniu w czasie rzeczywistym. Ten sam obiekt, będący instancją powielaną w silniku, dla karty graficznej i komputera jest rozumiany jako coś wyrenderowanego już raz i powielonego. Jest to o wiele lżejsze niż importowanie unikatowych elementów do silnika. Kolejną przyczyną jest różnorodność. Tak jak wspomniałem wcześniej, zamiast budować wiele razy podobne obiekty, możemy wyeksportować jedynie paczkę modularnych asetów, a z nich budować już różne rzeczy w silniku. Wykorzystując raz zrobioną paczkę, możemy osiągnąć potencjalnie nieskończenie wiele unikatowych kształtów. Czas pracy. Wydawać by się mogło, że jeżeli budujemy coś raz w 3D, a potem jeszcze raz musimy z tego coś budować w silniku, że mogłoby to być wydłużeniem czasu pracy. Nic bardziej mylnego. Dobrze przygotowany zestaw modeli znacznie przyspiesza workflow i nigdy w życiu nie stworzylibyśmy tak obszernej bazy modeli w silniku, robiąc je wszystkie unikatowo w programie 3D. Ostatnim głównym czynnikiem wpływającym na to, że w ten sposób buduje się gry, jest praca w zespole. Otóż z jednego zestawu modeli modularnych wielu level designerów przy użyciu tej samej paczki modeli może tworzyć przy zachowaniu jednolitego stylu całej sceny różnorakie sceny i poziomy. Uniwersalność. Jeżeli przygotujemy nasze modele tak, żeby zawsze do siebie pasowały, a najlepiej miały wielorakie zastosowanie, ten sam model słupa może być użyty potem jako próg przy drzwiach. Można zbudować z niego schody, a długością zawsze będzie pasował do szerokości podłóg lub wysokości ścian. Jeżeli to uwzględnimy i dobrze zaprojektujemy nasz zestaw, może on mieć dla nas przeróżne zastosowania. Zróżnicowany detal. Będziemy potrzebować modeli o różnej skali. Mam na myśli to, że podłogi powinny wypełniać nam duże powierzchnie. Potrzebujemy ścian, sufitów i takich wielkopowierzchniowych elementów wyposażenia, ale musimy też wyposażyć je o drobne elementy, jakieś przyciski na ścianach, jeżeli chodzi o model science fiction, który będziemy budować. Jakieś gaśnice, włączniki, kable. Dlatego potrzebujemy zdywersyfikować detaliczność elementów, które zaprojektujemy. Usystematyzowana skala. Brzmi to podobnie jak poprzedni punkt, jednak chodzi tu o coś innego. Jako że te modele muszą do siebie pasować, musimy je wyskalować względem świata przede wszystkim. Czyli jeżeli są to modele architektoniczne, modele wnętrz,
Prawdopodobnie będziemy skalować je w centymetrach. Podział tej skali musi być zachowany, najlepiej podzielny przez 2, przez 3 albo przez 4, żeby modele pasowały do siebie na wysokość, na długość, na szerokość. Najlepiej podzielić sobie to na przykład odcinki 50-centymetrowe oraz ich wielokrotności. Na przykład słup może mieć wysokość 2 lub 2,5 metra i takiej samej długości powinien być odcinek podłogi i wysokość ściany. Wtedy mamy pewność, że obracając te elementy w różny sposób, zawsze je ze sobą spasujemy. Powinniśmy być w tym bardzo dokładni. To, czy jakiś odcinek ma 50 czy 55 cm, może nie robić pozornie dużej różnicy. Jednak kiedy ułożymy z takiej ściany długi korytarz, potem to samo zrobimy po drugiej stronie, okaże się, że te 5 cm dodawane notorycznie zamieni nam się w jakąś wyrwę, której nie będziemy mogli w żaden sposób zatkać. Plus będziemy mieli niezgodności przez całą długość korytarza. Jeżeli zadbamy o to raz i będziemy pilnować dokładności, nie będziemy mieli tego typu problemów. Maskowanie powtarzalności. Mam tu na myśli taki efekt, w którym dając bardzo charakterystyczne elementy na teksturze albo w modelu, duże, jakieś dekoracyjne albo również użytkowe elementy. Jeżeli będziemy powielać dany model, który ma coś w sobie bardzo charakterystycznego, na przykład jakieś zniszczenie, jakaś duża rysa, taka bardzo charakterystyczna, jeżeli będziemy powielać ten moduł, w pewnym momencie zobaczymy, jak powtarzalny się on robi. I ludzkie oko momentalnie coś takiego wychwyci jako coś sztucznego, coś, co budzi pewien dyskomfort. Takie rzeczy powinniśmy dodawać później. Sama baza naszych modeli powinna być pozbawiona tego typu elementów. Musimy dostosować też nasze modele do rodzaju gry. Jeżeli mamy grę strategiczną, gdzie widzimy kamerą głównie od góry, nie ma potrzeby zagłębiać się w detale. Nie musimy robić modeli sufitów, bo wtedy nie będziemy mieli możliwości ich zobaczyć. Najbardziej musimy skupić się wówczas na podłogach. Z kolei, jeżeli gramy w grę pierwszoosobową i widzimy modele z bliska, musimy zadbać o większy poziom realizmu. Modele muszą być dokładnie wymodelowane. Tekstury muszą być bardziej zadbane, bardziej realistyczne dla oka, ponieważ widzimy wszystko pod różnymi kątami, w różnych warunkach oświetleniowych. Potrzebujemy dużo wyposażenia, dużo ekwipunku, bo zazwyczaj od gier pierwszoosobowych wymagamy dużego poziomu realizmu i wiarygodności. Niesamowite jest to, jak raptem z kilku modularnych elementów możemy zbudować kompleksowe środowiska w grach. Z kilku podłóg, narożników, sufitów, słupów możemy zbudować tego typu korytarz science fiction i tym zajmiemy się w naszym projekcie. Mimo, że te obiekty są geometryczne i powtarzalne, wydawać by się mogło, że pasują tylko do tej charakterystyki. Absolutnie tak nie jest. W tym systemie buduje się w zasadzie większość, jak nie wszystkie gry, w różnej stylistyce. Tak samo zostało to wykonane w Wiedźminie, tak samo w Call of Duty, Battlefieldzie i wszystkich popularnych grach, które znacie. Środowiska są tam zbudowane właśnie z takich paczek. I stylistyka w ogóle nas w tym aspekcie nie hamuje. Warto sobie taki schemat odpowiednio zaplanować. Czego będziemy potrzebowali? No, na pewno nie kilkuset, ani nawet nie kilkudziesięciu modeli na jedną scenę, ale im większa różnorodność, tym bardziej urozmaicone będzie nasze środowisko. Wydaje mi się, że dobrze mieć po 2-3 rodzaje takich bazowych elementów, właśnie jak ściany, podłogi, sufit czy słupy. Jeżeli przewidujemy różnorodność wysokości terenu,
Musimy zaplanować też schody. Jeżeli przemieszczamy się pomiędzy kilkoma pomieszczeniami, będą nam potrzebne drzwi lub winda, jeśli zakładamy jeszcze nie góra dół lub zmianę lokacji. Nie możemy zapomnieć też o jakichś drobniejszych elementach. Dla przełamania tej modularności, tej geometryczności, warto dodać trochę organiki, właśnie jak jakieś pomięte kable czy coś w tym stylu. Jakoś tutaj widzimy taki pakunek foliowy, który trochę właśnie przełamuje te surowe kształty. Plus jakieś włączniki. Tutaj mamy zestaw rur, z których możemy w zasadzie złożyć dowolny ich układ. Kilka belek, jakieś słupy. Naprawdę nie jest to dużo, a pozwala nam to zbudować już bardzo ciekawe elementy. Zauważcie tutaj, jak jeszcze możecie tego nie widzieć. Ja sobie to podzieliłem już na zestawy. Kolorami widzimy te same powtórzone elementy. Jest ich naprawdę niewiele, a z tych raptem kilku elementów zostało stworzone coś tak imponującego. Jakim będzie zatem nasz kolejny krok? Otóż nie wymyślajmy koła od nowa. Inspirujmy się, znajdźmy ciekawych twórców, znajdźmy ciekawe referencje. Zarówno koncept arty, jak i gotowe paczki. Zaplanujmy sobie ten projekt. Potem błędy będą nas bardzo dużo kosztować, dlatego poświęćmy na to odrobinę czasu.